Zaczynamy dzisiejsze granie w świetlicy w Krasnem, sobotnie przedpołudnie, od Carcassonne. Co zrobiłeś, Wiktorze? Postawiłem zakończenie zamku. Tak, i zakończyłeś zamek, czyli co robimy? Ściągamy. I dostajesz ile punktów? 4. Potrzebujemy trochę przestrzeni równej, żeby nie ruszać stołami. I w zasadzie tyle. Budujemy mapę, dołączamy do swoich zamków, do dróg lub do katedr. Jeszcze nikt katedry nie wylosował. Iza ma też zamek. Super duży zamek. A propos katedry. A propos katedry, jest katedra. Katedra daje punkty za każdy kafelek dookoła niej. Tutaj dasz, ile teraz masz punktów? Raz, dwa, trzy. Tak? Ja widzę więcej. Cztery. No bo za katedrę jeszcze, 4. Maksymalnie można dostać 9 punktów. Tutaj ma tylko 4. Czy jest gdzieś lepsze miejsce, żeby mogła dostać więcej punktów? Jest. Duże. No gdzie na przykład? No to pokaż gdzie. O tutaj mogła. Aha, ale ona ma katedrę, ale bez drogi. To chyba było najlepsze miejsce. Każdy decyduje sam, a później się zobaczy. No właśnie, tu możesz mieć problem z obudowaniem. No i co robimy? Stawiamy swojego pionka w swoim kolorze na danym kafelku. Ja idę teraz zobaczyć do dziewczyn, bo dziewczyny grają w podejrzanych. Podejrzani, też bardzo fajna gra. Kto jest, kto? Klaudia, czyli Klaudia jest tą osobą, która wybrała. Pokaż mi tylko, Klaudia, kogo wybrałaś. Ja wiem, czekaj, bo ja nie widzę. Aha, już wiem, który to jest numerek. I teraz oni mają za zadanie, za pomocą pytań, których zadają, tak? Czy jest ruch teraz? No, czy często jada na mieście? Czy często jada na mieście ta osoba? Wygląda. Tylko Klaudia powinna ubrać czapkę, żeby nie było widać, gdzie się patrzy. Tak naprawdę, tak. Bo one się patrzą na ciebie. Czy często jada na mieście? Odpowiedź. Nie. Nie, nie ja. Tak? Często jada na mieście, czyli wy musicie szukać takiej, co nie jada na mieście, tak? Bo musicie wykluczyć tą osobę. Musicie wykluczyć tą osobę. Ich zadaniem jest jak najpóźniej znalezienie osoby podejrzanej, którą Klaudia wybrała. I to i co? Wybraliście tą, tak? I czy to była ta osoba? Dobrze jest. Dobrze, czyli nie, czyli to nie jest ta osoba. Okej, gracie dalej. Waszym zadaniem jest jak najpóźniej znaleźć tą podejrzaną, a Klaudii nie dawać im żadnych znaków. No i dobrze odpowiadać na pytania. I teraz uczymy się grać w Karibę, czyli zwierzęta do wodopoju. Starsze, większe, czyli wyższe wartości przeganiają mniejsze, ale mysz przegania słonia, pamiętajcie. I pamiętajcie, żeby dobierać. Żeby zdobyć mniejsze, trzeba mieć, o właśnie to, co zrobił Jeremiasz, położyć trzecią kartę. Trzy karty powodują, że można zabrać te mniejsze. Jeremiasz położył trzecią zebrę, tak? Z trójką i zabrał dwójki. Wiktor czwórkę, ale jedną. Trzy szóstki. Ładnie proszę położyć. Hej! Sami widzicie, co ja tutaj przeżywam. Tak jest, ładnie. I te trójki Jeremiasz popraw. No ale to jeszcze nie tak ma być. O, tak ma być. Dwójeczka. I tak, szósteczka ładniej położona. No ładniej, uczymy się. I dobieramy. Pamiętajcie, że mysz jako jedyna przegania słonia. To nie tyle grać się uczymy, co pewnej estetyki i w ogóle... Tak, brawo. I czwóreczka twoja. I dobierasz tyle, ile dałeś. Pięć kart macie mieć w ręce. I dwójki zabiera. Tak jest. I kładziemy przed sobą. Są trzy siódemki i zabieramy szóstki. Tak jest. Teraz El Victorro. Aha. Jedynki ruszyły. Dobrałeś, Wiktor? No właśnie. No, ha, ha, ha. Jeremiasz sobie przypomniał. No proszę. Tak. No. Siódemka i piątki. Tak, że tam na słonie. Wszyscy się czają na słonie. A tymczasem i bierz jedynki. No tak. Narada w zespole dziewczyn. No to kładzie jedną, albo dwie, albo trzy, albo cztery, albo pięć takich samych wartości. Dwie szóstki i dobierasz dwie. O, i Wiktora zmusiłeś do myślenia. Popatrz, jak ten mężczyzna cierpi teraz. Rozbiłeś mu koncepcję. No graj, człowieku. 5 minut już gracie.
Dobrze, i zabrał szóstki. Padło pytanie, kto ma słonie? Patrzcie, pojawiły się dwa słonie. Brawo. I Jeremiasz na razie rozbił bank, przy okazji trochę zdemolował nasz wodopój. Szał myślenia. I co teraz? No ale jak to kładziesz? No właśnie. Jest ostatnia do dobrania karta, Wiktor? Nie, dwie jeszcze, to masz piątą. Tak, to co zebrałeś? O, i poleciały słonie. Jest problem. Dobre i trzy punkty. Emocje wzrastają. Druga siódemka. Wiktor, ciśnienie obniż. I którą kartą obniży Wiktor ciśnienie? Trójką. Ach, zgarnął wszystkie. No to tutaj dziewczyny Iza z Alą. Koniec. Jeremiasz. Piątka. Wiktor. Piątka, trójka, Jeremiasz, ostatnia karta. Słoń. Ach, słoń. Teraz ja. Wiktor. Dwa słonie i zgarną wszystkie siódemki. Słoń i piątka. I ostatnia karta, kto ma? Ja. No to dajesz, co masz? Szóstkę. Liczymy. Franek? 68. Wiktor? 47. 71. I dziewczyny? 76. 76. Dziewczyny wygrały pięcioma punktami. Brawo. 60. A 66. No to Jeremiasz wygrał, brawo. Która mi?